dlaczego taka pasja głośna, dlaczego brudna? Taka pasja, kurczę, no trzeba mieć coś zwariowanego w życiu, czymś się zajmować, co nie? A swoją drogą bardzo, bardzo fajny sport, można się wyżyć. Po całym tygodniu, kurczę, naprawdę adrenalinka uderza, jest dobrze. A bezpieczne to jest w ogóle? Zależy, no. Zależy na jakim poziomie się jeździ. A były jakieś wypadki poważne? Zawsze się zdarzają. Nie wiadomo ile by człowiek nie jeździł, to jest akurat taki motor, że zdarzają się upadki. Na ulicy za bardzo nie można się tak wyszaleć, no to fajnie sobie przyjechać w takie miejsce tutaj, że tak powiem, się wyszaleć i na drodze tego nie robić. No jest właśnie, to... A proszę mi powiedzieć, bezpieczne to jest? Nie jest to bezpieczne, jak najbardziej można się na tym połamać, jeszcze gorzej jak na drodze. Jakieś biodra, coś, rowy, trzeba mieć fajną zbroję, ten, no i uważać, ale i tak jest zawsze ryzyko. A jakieś wypadki poważne już ma pan na koncie? No trochę z biodrem, mam problem, bo raz do takiego rowu i o kierownicę zahaczyłem, ale jest okej. Okay. Są jeszcze inne odmiany tego sportu, ale to... A jakie to są odmiany na przykład? No hard enduro, super enduro, motocross, ale motocross to już jest na potorach jeżdżą zawodnicy. Hard enduro, czyli po górach. Super enduro, czyli przeszkody jak belki, drzewa. Tak jest tego troszkę.